Cześć. W dzisiejszym odcinku ponowne rozkręcanie silnika. Wszystko fajnie chodzi, ale powstał jeden problem. Mianowicie taki, po dwóch motogodzinach i tam go po prostu wstępnie zacząłem docierać. Patrząc do chłodnicy, zaczął płyn rosnąć. Czy z początku, nie wiem, nie wydawało mi się, że po prostu jest coś z uszczelką nie tak. Myślę, raczej nie jest źle, ale jak już potem na postoju jak po prostu sprawdzałem, ale jak potem pojechałem się przewieźć traktorem, bo nie mam ani jeszcze maski założonej, ani nic, po prostu widziałem, że przez korek zaczyna płyn wywalać. No i to mnie zaniepokoiło i myślę, kurczę, jednak coś jest nie tak, i trochę rozczarowanie. Bo wszystko było robione książkowo, tak jak zawsze robię. Staram się, a jest coś nie tak. No i koniec końcem, już nie wiedziałem, o co chodzi. Myślę, albo głowice pęknięte, albo uszczelki wina, albo blok. Blok była niewiadoma. No i koniec końcem okazało się, że jest uszczelka walnięta, bo dopatrzyłem się, że między pierwszą a drugą głowicą spaliny się wydostają. No i co mnie utwierdziło w tym, że jednak do chłodnicy szły spaliny i zaczęły wywalać płyn. Tak by wychodziło, że na pierwszej jest ok i na drugiej nie wiem, czy czasem do wodnego nie dmuchało. Tu jest fajnie dociśnięte. Uszczelkę dmuchło, bo jest druga tuleja za nisko. Były tam dodawane podkładki, ale jak widać na sucho było przyłożone. Wydawało się, że jest ok, a jednak nie. Czyli jutro misę zdejmujemy i trzeba wyciągnąć tuleję i podłożyć więcej podkładek. Przynajmniej jeszcze dwie. Tu były dwie podłożone. To przynajmniej jeszcze dwie, bo tu to gniazdo było od początku. Tuleja niżej siedziała. No i teraz siadło, i widać, że jest temu przyczyna. No i leżymy sobie pod traktorem. Niestety tym razem mniej komfortowo, bo jednak o wiele jest lepiej, jak silnik mamy w drugą stronę. Tak trzeba leżeć. No i kręcić spod... I kręcić spod spodu. Właśnie mi olej kap do ust. No takie są tego skutki. No i biorę się za odbezpieczanie. Tutaj tą dwójkę odbezpieczam. Zabezpieczenia odkręcamy. No i zaraz widzimy się na górze, bo... No bo nic przyjemnego leżeć, jak kapie olej na głowę. Czy tak co mogłem, to powycierałem. Stało wczoraj w sumie ze spuszczonym olejem. Znaczy co ja gram ze wczoraj. Wczoraj był nieodpalany, tak powiem. Ani nic, także olej ze ścianek wszystko sobie pościekał. Tylko to co z misy. Ale już nie ma tak źle. Jakby był świeżo odpalony, to by była masakra. I zgaszony, to by miał wszystko na ustach, nie? A tak jednak dużo, dużo poskapywało. Dobra, nic. Biorę się za odkręcanie i zaraz na górze się widzimy. Tłoczek już mamy wyciągnięty. Teraz się bierzemy za wymontowywanie tulei. Idziemy z nią do góry. Kurczę, problem jest tą tuleję wyciągnąć, bo miałem tam małe wżery na dole przy... Kurczę. Miałem małe wżery przy dole bloku w tych tulejach. Ta tuleja wchodzi na tych o-ringach. I dałem tam masę taką... Nie jest to silikon, tylko taka... Nie wiem, dirko to się nazywa bodajże.
No jest problem to wybić i zrobiłem taki myk, lewarek, klocek i tu jest klocek w poprzek, bo co bije, to klocek się rozcina, bo tu leja jest ostra. No a nie mam ściągacza, no to muszę trochę jakoś sposobem, myślę, że to jakoś pójdzie. Lewareczek i do góry. No i udało się, tyle wyszedł, jak już tyle jeden o-ring już przeszedł, także już z tym nie będzie problemu, choćby nawet pobić, to już powinien wyjść. Dobra, zaraz wyciągamy tuleję do góry. Mam już tuleję wrzuconą, podłożyłem 4 podkładki, były 2, dałem 4, dałem dla sztuki uszczelkę, jakąś tam starą, znaczy starą, nie zużytą, tylko która gdzieś tam mi została z kompletu. No i dokręciłem teraz na 100 i zaraz poprawię na 150. No i będę chciał zdjąć tę głowicę i zobaczyć, jak ta tuleja się będzie, jak ona będzie wyglądać, czy będzie nad blokiem już, czy nie. No, książka mówi od 002 do 006, także no ja na szklaną mierzę sobie to ustawiałem na te 005, no będziemy widzieć. Dobra, dokręcam na 150, 155 dam. I będę zaraz odkręcał i zobaczymy. Tuleja z tłokiem została wsadzona. Koniec końcem z 2 podkładek zrobiło się 5. Nie wiem, dlaczego tu jest ta tuleja tyle niżej. Nie wydaje się, żeby coś tu przy tym bloku było robione, bo wygląda jakby było wszystko... No te były dziury pozostałe, znaczy ta druga była pozostała taka sama jak pozostałe, także no nie wiem, czy wada fabryczna, czy co, no ale mówię, 5 podkładeczek poszło, głowicą docisłem, fajnie się na uszczelce rant odbił z uszczelki, no i stwierdziłem, że tyle będzie dobrze, bo dałem też 6, ale 6 było za dużo, bo przemierzyłem liniałem i szczelinomierzem, no i no prawie się już pod 0,05 już był szczelinomierz za... No był za duży luz, już prawie 0,10 się wkładało, także no za dużo było. I koniec końcem stwierdziłem, że te 0,05, tak 0,07 gdzieś wychodzi i tak zostawiłem, bo uważam, że będzie ok. No jak już mam to rozebrane, no bo wiadomo, no nie wiadomo, czy to było przyczyną, mogło być, bo tak jak widzieliście, że tu było do kanału wodnych dmuchało, oby to była przyczyna, no ale jak już mam to rozkręcone, no w tamtym silniku głowice chodziły, no do końca, no ale no chcę sobie zbadać szczelność. Mam zrobiony taki ala przyrząd, wentyl z dętki i tu zrobiłem na wzór, tak jak z kolektora wodnego, taka flansza mała i teraz to dokręcę i tu mam zrobiony taki też uchwyt miejsce kanałów, tu jest podkładka gumowa i po prostu będzie to dokręcone, no i będziemy widzieć, czy gdzieś idą bulgotki, czy nie idą, jak to mówią potocznie, no czy powietrze się będzie wydobywać, nabije z, nie wiem, 4 atmosfery, włożymy do wiadra z wodą i będziemy widzieć, co się będzie działo. Tak by to wyglądało, koniec końcem tamten uchwyt nie pasował, nie wiem, czy dostałem od kolegi, ale rozstaw mi tu szpilek nie pasował. No i zrobiłem swój. Jest na takiej samej zasadzie jak tamten, widzicie, blacha. Tu jest guma w środek. No i dokręcone. No i tu jest ten wentylek, co mówiłem. No i zaraz spróbujemy napompować. Napompowane jest. Zobaczcie. Nie nagrywałem samego pompowania, bo nie miałem jak. Widzicie, 4 atmosfery. No i próba. No, gdzieś idą bąbelki.
Najwyraźniej tam, gdzie jest tryskiwacz, przez tulejkę. Ta nie jest stuprocentowa. Widzicie? Pomiędzy zaworami, tu gdzie jest tryskiwacz, puszcza. No tego bym się nie spodziewał. Tak jest szczelniutkie, no nie wiem. Czy to też mogło być przyczyną tego? No ale kto wie. Jeden płyn wywalało. Wszystko chyba do kupy. Dobra, bierzemy drugą głowicę, zakręcamy. I będziemy widzieć, co się będzie działo. Z drugą głowicą nic się nie dzieje. Nabiłem chyba 6 atmosfer. Trzeba uważać, żeby zaślepka gdzieś nie wyszczeliła. I nic się nie dzieje. No ta poszła pierwsza na bok. Ta jest dobra. Jeszcze zostało dwie. Tu mam przykryte. O, jeszcze dwie sztuki. Także teraz będzie trzecia i potem czwarta. Dobra, wyciągamy i zaraz będziemy relację zdawać, co z czwartą. No i co? Trzecia głowica to samo. Też na tulejce odtryskiwacza jest przygnita i no i puszcza. No i czwartą też mamy wrzuconą i się nic nie dzieje. Zero, jakieś bąbelka z powietrzem. Nic. Czyli co? Pierwsza i trzecia na tulejkach odtryskiwacza puszcza. Nie wiem, muszę coś pomyśleć, może się tylko uda same tulejki jakoś wymienić, wprasować i będą hulać. No a jak nie, to zobaczę, trzeba będzie kupić chyba nowe. Głowice przyjechały od pana, który mi wymienił tulejki. Jak widzicie, nówki wprasowane. Odpuściłem to sobie. Mogłem to w sumie sam robić, ale nigdy tego nie robiłem, a potem gdzieś tam czytałem komentarze, że no ciecz cieknie na tłoki czy coś, bo jest nieszczelne, także myślę, nie robiłem tego, to żeby sobie roboty nie dodawać zbędnej, to dałem sobie spokój. Zaraz jeszcze je sobie sprawdzę ciśnieniowo, czy aby rzeczywiście też nie puszczają. No i będziemy je zakładać, także zaraz do wiadereczka rzucimy, napompujemy powietrza i zobaczymy, jak z próbą szczelności. I głowice mamy z powrotem, sprawdziłem no i są szczelne, 4 atmosfery biłem, także jest ok. Tulejki sprawdzałem też, czy nie są za wysoko, żeby potem wtryskiwać się nie okazało, że jest w środku i źle rozpyla, ale no w każdej jednej wystaje dobrze, także będzie ładnie rozpylał. No i są przede wszystkim szczelne, także bierzemy się za skręcanie, no. Usterka została usunięta, tak jak wcześniej mówiłem. No płyn w spódnicy się podnosił. Nie bałem się, że to będzie jednak wina tego pękniętego bloku spawanego. No także no, w głowicach zostały wymienione te tulejki odtryskiwaczy, bo na dwóch puszczały. Tak zapobiegawczo, no w sumie no nie wiem, może by to z tym chodziło, tylko co wtryski były rdzewiały. No to już jak miałem te głowice wyciągnięte, no to już dla pewności sobie już musiałem to zrobić, bo już byłem, że tak powiem, wkurzony, bo wszystko było porobione jak należy, a traktor nie chodził jak powinien. No teraz jest wszystko w porządku, płyn w płodnicy nie rośnie, temperaturę trzyma ok, także
jest git. Przedtem normalnie płyn rosnął i jak się traktor zgasiło, to było słychać takie bulgotanie w układzie chłodzenia. Także kompresja po prostu szła do góry. No, powód tego była tuleja za nisko i no i cisło do układu chłodzenia. Ciśnienie ma 5,5. Przeoblota 1200. Także jest ok. Zdrowy wigor. To by było na tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.